Słuchajcie, chciałbym wrócić do tematu CERZECUNG. Poprzednie odcinki mnie wyszły, troszkę mnie tam poniosło. Bo się już zdenerwowałem, bezradnością trochę. I tutaj, co to jest CERZECUNG? CERZECUNG jest to pojęcie znane z dawnego DDR, i tam polegało to tak jak obecnie na tym, że system za pomocą różnych środków doprowadzał do, do zniszczenia danej jednostki, danej osoby. Poprzez blokowanie dostępu do instytucji, do sądów, do, do, do lekarzy, do, do pomocy medycznej, taka osoba zostawała pod stałą kontrolą, czy tam zostaje pod stałą kontrolą systemu, i taka osoba na każdym kroku doświadcza różnych nieprzyjemności. To znaczy, jeżeli taka osoba chciałaby na przykład założyć firmę, to będzie się jej utrudniało to, będzie się jej podstawiało różne, różne przeszkody i to takie błachy, ale te błahe przeszkody będą powodowały stres i zniechęcenie, żeby cokolwiek robić. Będą na przykład Rozsiewali różnego typu plotki i kłamstwa w stosunku do takiej osoby, i taka osoba, na przykład, jeżeli znajdzie jakąś pracę, to w, tam też ktoś rozsieje plotkę, i, i taka osoba będzie na przykład pod ciągłym na ciągły stres ze strony swoich współpracowników, kolegów, koleżanek, i Poprzez stres osiąga się to, że taka osoba będzie doprowadzona do rozsiania nerwowego. No bo wyobraźcie sobie, że będziecie dostawali na przykład w pracy najcięższe zadania, czy ktoś będzie was ciągle szykanować czy tam wasz was przełożony by szykanowałby was i wy wiecie o tym, wiecie co się dzieje, a nie możecie nic w stosunku do tego zrobić, nie możecie po prostu tego odwrócić. Przepraszam. I. Teraz inna kwestia. Wyobraźcie sobie, że pod waszą nieobecność w mieszkaniu ktoś będzie tam wchodzić do tego mieszkania i przestawiał, przestawiał przedmioty w tym mieszkaniu. O tyle, o ile to będą jakieś tam tylko krzesła i tak dalej i będziecie mieli świadomość, że ktoś tam był, bo o to im chodzi, tak? Że ktoś tam był i coś, i coś tam przestawiał. To jeżeli ktoś wam przestawi coś w lodówce, słuchajcie, to tutaj po prostu wam się zapali lampka i tutaj no można wpaść w paranoję, słuchajcie. I o to właściwie im chodzi, tak, bo nie wiadomo czy, czy ktoś tam co wam ktoś dodał, czy wam w ogóle dodał, tak tego nie możecie wiedzieć i teraz żyć się, żyć po prostu w takim otoczeniu no to jest bardzo ciężko i psychicznie będziecie po prostu bardzo obciążeni. I co teraz? No, jeżeli ktoś chciałbyś po prostu dalej funkcjonować jako człowiek, to musi tak naprawdę no, pogodzić się z tym, a z tym jest bardzo ciężko się pogodzić, że jest się postawą obserwacją i teraz. Jeżeli system w tym uczestniczy, to system na przykład potrafi blokować też, tak, jak z początku wspomniałem, potrafi blokować drogę do, do, drogę do sprawiedliwości, czyli do sądowniczego rozstrzygnięcia jakiejś tam kwestii. Albo też potrafi wpłynąć na rozstrzygnięcie waszych kwestii sądowych. Później inna kwestia to jest coś takiego, że osoba, która na przykład będzie miała problemy zdrowotne, jej będzie się blokowało na przykład dostęp do, do leczenia. A jeżeli nawet znajdzie lekarza, taki lekarz będzie się bał tej osobie pomóc, tak samo, nie wiem, sędzia i tak dalej. Te osoby będą po prostu się bały coś zrobić, bo będą wiedziały, że dostały jakieś tam instrukcje odgórne. Jeżeli teraz w taki, w taki system, w takie, tak, w takie osaczanie, słuchajcie, bo odpowiednie słowo, ten serzecung to jest osaczanie danej osoby i zabieranie wszystkich, zabieranie po prostu wszystkich aspektów życiowych tej osoby, czyli społeczne, społeczne po prostu aspekty, czyli jakieś tam będą próbowali na przykład te osoby jak najbardziej jak najbardziej odizolować, odizolować daną jednostkę społeczną, bo wtedy taka osoba jest bezbronna, ona nie ma do kogo się zwrócić, nikt jej nie wysłucha, nikt jej nie będzie chciał pomóc i tak dalej. I taką osobę jeszcze łatwiej jest po prostu rozłożyć, czyli do, doprowadzić do rozsłania nerwowego, nerwowego takiej osoby. I to jest cel po, tych, tych zwyrodnialców. I najgorzej jest, jak tym uczestniczy system, bo system później też kryminalizuje inne osoby, a to mianowicie w ten sposób na tym to polega, że jeżeli ktoś miał jakieś zatarczki z prawem, to teraz takiej osobie obiecuje się, że jeżeli ta osoba zrobi coś w stosunku do tej prześladowanej osoby, no to po prostu coś tam może dla siebie ugrać. I tak demoralizuje się nie tylko, nie tylko sam system, w cudzysłowie, ale też inne osoby. Za, 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 e, za sprawą tego, że jeżeli takie coś wymknie się spod kontroli, to e, no, pociąga to za sobą wiele konsekwencji w stosunku do innych osób. Później takie osoby, które w tym uczestniczą, nagle zaczynają zauważać, że to nie wpływa też dobrze na, na, na ich samych, a tym bardziej, jeżeli zauważą, że ta druga osoba, czy ta, ta ofiara, przeciwko której oni coś tam robią, no nie jest, powiedzmy też, taką, jak się ją opisało, jak ten system ją opisał wcześniej i zaczyna być zabawniej, i a tak naprawdę zaczyna, zaczyna się rozgrywać jakaś tam tragi, tragikokomedia. I teraz, no... Jeżeli na przykład inna kwestia teraz, tak jak mówię, blokuje się po prostu wszystko co ta osoba robi. Jeżeli ta osoba by chciała firmę założyć, to się ją blokuje, jeżeli ta osoba znajduje nową pracę, tak?